Nie drewniane. Zwykłe. Nie. To jest wycieczka okolicznościowa, jedziemy do Wrocławia na Krasnale i pojedziemy jeszcze na koniec sierpnia. Oleśnica stała pociągami, jako że zakłady naprawcze taboru kolejowego funkcjonują już w Oleśnicy 100 lat. W Oleśnicy było, praca głównie była albo w wojsku, albo w ZNTK, albo w fabryce obuwia. Dlatego chętnie skorzystaliśmy z propozycji pociągu turystycznego. Pociągu, który wiąże przyjemne z pożytecznym, czyli przywraca ideę parowozów, parowozów czara, i jednocześnie zapewnia możliwość zwiedzania okolic. Pociąg jechał aż do Sobótki. Wielu oleśniczan, mam nadzieję, że spędzi dzisiaj bardzo sympatyczną i przyjemną sobotę. Myślę, że inicjatywy, które się rodzą, związane z upamiętnieniem faktu funkcjonowania zakładów naprawczych i jednocześnie ci wszyscy, którzy zainteresowani są reaktywowaniem pociągu i kolejnictwa w Oleśnicy, z pewnością mogą liczyć na wsparcie miejskie i każde ich działanie będziemy bacznie obserwować i wszędzie, gdzie tylko możliwe będzie, udzielać pomocy. Szerokości!